meczu. Na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa, bo było nam bardzo potrzebne, zwłaszcza po tych dwóch ostatnich porażkach, gdzie skontraciliśmy w ostatniej minucie bramkę. Drugi powód, no to po raz piąty mieliśmy przez ostatnie dwa sezony, mierzyliśmy się z Kotwicą i zawsze czegoś brakowało. Dzisiaj możemy cieszyć się z tej wygranej. To jest szybko strzelona bramka, bo z jednej strony ułatwiła mecz, z drugiej utrudniła, bo zamiast iść i zdobywać kolejne bramki, to my tak naprawdę wycofaliśmy się. Nie było polecenia z naszej strony, chłopacy tam sami z automatu się wycofali. Mieliśmy problem przy pressingu przeciwnika, że jak minęliśmy już linię pierwszą i drugą linię pressingową, no to zabrakło dokładności przy zgrywanych piłkach i później, gdzie planowaliśmy, żeby zmieniać ciężarby, jednak tego zabrakło. I musieliśmy wprowadzić korektę, żeby zwiększyć intensywność pressingu i w drugiej połowie troszkę inaczej zabraliśmy w obronie, dzięki temu już przeciwnik popełniał błędy w wyprowadzaniu piłki. Tak naprawdę przy 11 na 11 mieliśmy, myślę, trzy dogodne sytuacje. Rafał Adamski w przeciągu kilku minut raz sam na sam, dwa razy dośrodkowanie trafia z dogodnych sytuacji, no ale później czerwona karta na pewno też nam to ułatwiło i dowieźliśmy ten wynik do końca. Mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo chłopacy wykonali ciężką pracę dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest kolejny mecz, który szybko traciliśmy bramkę. Piąta minuta, ale mimo wszystko myślę, że pierwsza połowa bardzo dużo rzeczy dobrze funkcjonowało. Szczególnie tego wysokiego pressingu, gdzie zbieraliśmy dużo tak naprawdę piłek na połowę przeciwnika. To było tak nie do końca, potrafiliśmy to wykorzystać i strzeliliśmy bramkę na 1-1. Mieliśmy dużo takich akcji, może nie było to sytuacja 100%, ale ciągle mieliśmy taki atak groźny. A druga połowa, no to niestety nasza organizacja wyglądała gorzej. Właśnie daliśmy więcej miejsca i swoboda dla przeciwnika konstruować swoje akcje. No, byli groźniejsi zdecydowanie niż pierwszej połowy, ale myślę, że też przez nasza nie do końca dobra organizacja. No i potem wiadomo, że traciliśmy jednego zawodnika, który nam potem było bardzo trudno. W sumie przegraliśmy ten mecz i kolejny się punkt, który czekało i po prostu musimy podnieść zespół. Uważam, że ten zespół mimo tej niepowodzenia ostatniej meczach jest bardzo dobry, więc musimy zrobić wszystko, żeby w tym pozostałym meczu pokazać, że potwierdzi to, co pokazaliśmy na jesień. Na razie nam nie wychodzi, ale to też nic, to nie znaczy, że nie możemy pozostałych meczów wygrywać, więc tak jak mówiłem, no, w niedzielę już gramy kolejny mecz i musimy po prostu zrobić wszystko, żeby przygotować zespół, nie tylko fizycznie, taktycznie, ale przede wszystkim mentalnie. Dziękuję.